Witam serdecznie, Małgorzata Maksyan, Telewizja Mewa. Przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zobaczcie, kogo spotkałam. Witam serdecznie, Olek Klepacz, Formacja Nieżywych Schabów. Jak się podoba w Szczecinie? No, to jest jedno ze znamienitszych grodów naszego kraju. Lubię tu bardzo przyjeżdżać, bo to miasto ma przeszłość, a ja bardzo lubię przeszłość i historię. A tak zupełnie z innej beczki. Jakim autem pan jeździ? No, osobowym autem, czarnym. Czy to jest bezpieczne auto? Tak, to jest auto, które ma napęd na 4 koła, co bardzo jest cenne. Jest szybkie, ale nie jeżdżę nim szybko. To jest ten zapas, który jest niezbędny do tego, żeby uniknąć różnych dziwnych sytuacji, szczególnie kierowców, którzy kurczowo trzymają się osi jezdni. A jaką rolę w pana życiu odgrywa auto? No, fundamentalną, ponieważ poruszam się samochodem po kraju, grając koncerty. W związku z tym to jest na moje narzędzie pracy. Jeżeli nie jest to tajemnicą, jak długo ma pan prawo jazdy? 81 rok chyba. Chyba tak, to już będzie ponad 20 lat. A jakie jest auto pana marzeń? Ja mam inne marzenia, nie marzę o samochodach. Samochody są rzeczami użytkowymi i służą nam do przemieszczenia się z punktu A do punktu B. Także ja mam zupełnie inne marzenia związane z moją twórczością, z tym, żeby żaden dzieciak nie cierpiał. Na przykład, to też takie moje marzenie. Jeździ pan dużo po kraju, również za granicą. Proszę mi powiedzieć, jak ocenia pan umiejętności innych kierowców w stosunku do naszych, czy też na odwrót? Są podobne. Wydaje mi się, że tu narodowość nie ma znaczenia. To jest tylko kwestia i wyłącznie kultury osobistej, a ona się nie wiąże do końca z narodowością, prawda? Porównując niemieckich kierowców, polskich, francuskich kierowców, no, chamstwo jest chamstwem wszędzie. Jak gdyby ewentualna atencja, kultura jest beznarodowościowa. A co zrobić, żeby jeździło się bezpieczniej? Więcej wyobraźni. Wyobraźnia jest niezbędna na drodze, żeby rzeczywiście móc poruszać się w sposób bezpieczny. Także ja proponuję wyobrazić sobie sytuację, którą za chwilę będziemy mieli zrobić. Wtedy ona pójdzie nam na pewno sprawniej. Dziękuję uprzejmie i życzymy szerokiej drogi. Dziękuję bardzo.